Hejka kochani, witam was na kolejnym filmie. Tym razem ponownie Opening ASOS. Tylko że tym razem będę ja przymierzać i będę wam pokazywać, jak wyglądam. Więc nie czekajmy dłużej, tylko przejdźmy do otwierania. Kolejna paczka, już ostatnia, dotarła do mnie. Tutaj widzę, że troszeczkę jej się oberwało po drodze. Więc nie będziemy dłużej czekać. Otwieramy, bo ja się też nie mogę doczekać. Rozrywamy. Już tu widzę nasze rzeczy. Wyciągam pierwszą z nich. Mamy tutaj czarny t-shirt. Już otwieram. Taki podkoszulkowy. W ostatnim odcinku też podobny zamawiałam, tylko ten jest z innego materiału. Wygląda on w ten sposób. Widzę, że jest dosyć szeroki, ale myślę, że będzie na mnie dobry. Zwykły czarny. Wycięty tutaj przy szyi blisko, więc fajnie. I ten t-shirt kosztował 9 zł, a więc lecę go przymierzyć. A więc moi drodzy, to jest t-shirt numer 1. Myślę, że jest dobrze dopasowany do mnie, może troszeczkę tutaj odstaje, ale wydaje mi się, że jest spoko. Dosyć materiał jest taki, powiem wam, sztywny. I myślę, że bardzo kładki będą się przyczepiali. Myślę, że bardzo kładki będą się przyczepiały do tego materiału. No, ale ja go sobie zostawiam. Dla mnie jest ok. Mi się podoba. A teraz przejdźmy do otwierania kolejnej rzeczy. Co ja tu wyciągnę tym razem? A wyciągnęłam majteczki. Nie będę ich przymierzać, ale jak widzicie są w taki princik. Są to takie siateczkowe majteczki. Nie będę wam pokazywać bliżej. Mogę wam jedynie wspomnieć, że kosztowały one mnie 9 zł. Więc majteczek wam nie będę pokazywać, a wiem, że są tutaj dwie pary. Dalej łowię. I tutaj mamy albo kolejną koszulkę, bo zamówiłam dwie, albo jest to coś innego. Już otwieram i jednak jest to ta druga rzecz. Jest to sukienka, bo już czuję tutaj. Jest to sukienka, taka przylegająca do ciała. Nie wiem, jak ja będę w niej wyglądać. Tutaj bardzo wycięta. I ma ona takie marszczenia po bokach. Jak widzicie, takie jakby gumeczki. Jest to rozmiar, już wam mówię, i jest to dosyć duży rozmiar, bo wiem, że zamawiałam tak. Europejska 50, UK 22, więc to jest duża sukienka, więc... Ona ma być taka obciśnięta i jest ona bardzo krótka. Więc no, zobaczymy, jak będę w tym wyglądać, czy sobie to zostawię, czy nie, ale kosztowała ona jedyne 19 zł. Więc przejdźmy do przymierzania. A więc jeśli chodzi o tą sukienkę, musicie mi dać znać, co o niej myślicie. Tu jest ta rebunia, pasuje do tej sukienki. Ona jest tutaj, jak widać, taka marszczona z boku, ale tu widać wszystko. Trzeba by było majtki uciskowe ubrać czy coś. A ja się tak nieswojo czuję w majtkach uciskowych. No nie wiem, moi drodzy, średnio. Myślę, że za tą cenę ok, ale jeśli chodzi o wygląd jej, to nie ma szału, tylko to rebunia robi szał. Więc wybierzmy sobie kolejną rzecz i oczywiście kolejną rzecz wylosowałam, kolejne majteczki. Są to takie niebieskie majteczki, one też kosztowały chyba 9 zł, bo ja dużo za te rzeczy nie zapłaciłam, tak, kosztowały 9 zł, nie będę wam z bliska pokazywać, od razu je odłożę i przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest tutaj biały top bez rękawów. Zawsze cały czas czarne, czarne, czarne i mówię, wezmę sobie w końcu białe. Może jakoś tam się poczuję w tym białym. Jest to rozmiar 22, czyli jeszcze większy niż nasza sukienka, a wygląda na malutki. Spójrzcie. To prawda, on się bardzo rozciąga, ale on będzie krótki, bo zobaczcie, jaki on jest króciutki. No nie wiem, jak oni te rozmiarówki wymyślają. Wygląda trochę jak podkoszulek mojego taty. No dobra, ok, przymierzmy i sprawdźmy, jak ja w tym wyglądam, czy to w ogóle ze mną zostanie. I kosztował on 9 zł, moi drodzy. No moi drodzy, jeśli chodzi o tą białą koszulkę, to dla mnie totalna drama.
Wiem, że mi prześwituje stanik i wiem, że mi wszystko prześwituje, ale dla mnie totalna drama. Ze względu, że ona jest bardzo krótka. Ja podnoszę ręce i oczywiście brzuch mi widać. A ja mam bardzo wysoko podciągnięte te spodnie. Możecie zauważyć, że tutaj jest taki pas wysoki. I to jest straszna ta koszulka, naprawdę. Chciałam się przekonać do białego. Chciałam. I co? I dalej się nie przekonałam, więc... Może z tej perspektywy to jeszcze jako tako wygląda. Nie wiem, czy mi się tak telefon trzęsie, czy co. Mam nadzieję, że tak tego nie widać w kamerze. Jeśli widać, no to trudno. No sorry, radzę sobie sama. Może... No nie, nie mogę na siebie patrzeć w tej bluzce. Przejdźmy do kolejnego produktu, co ja tutaj zamówiłam. Już czuję, że to jest torebunia. Jest to torebunia, ona kosztowała 19 zł i była opisana tak. Różowa, wąska torebka na ramię z nadrukiem nadrukiem monogramem w stylu lat 90. Jestem bardzo jej ciekawa. I może ją sobie dopasujemy do sukienki. Tak zapakowana. Jest słodka, ale ja już widzę, że ona jest maniunia. Proszę, wygląda tak. Myślę, że nie jedna z moich kosmetyczek jest większa. Już tu ściągam te papierki. No wygląda przesłodko za 19 zł. Spójrzcie. Świetnie, przymierzymy to do sukienki. Jeszcze zobaczę, jak wygląda w środku, bo tutaj widzę, że papieru mamy napchane. Sterta papieru. I ona w środku ma tylko taką jedną malutką kieszonkę bez zamka. I to jest na tyle. Nie będę na razie wyciągała tego papieru, żeby ona się nie odgniotła. Ale myślę, że jest przesłodka. I co tam kolejnego ja jeszcze mam, moi drodzy? No, mam jeszcze chyba parę koszulek. Z tego, co tutaj wiem. I mam kolejną. I ta akurat bardzo mi się podobała. Jest ona z nadrukiem Keep Going. Kosztowała 19 zł. Ja tutaj mam na komputerze podgląd, bo zrobiłam sobie zdjęcia tych rzeczy, żeby widzieć. I jest to rozmiar 20. Żeby tutaj się nie pogubić. I jak to wypada zawsze w tych koszulkach, widzę, że ona jest szeroka, ale nie jest aż tak długa. Myślę, że może być na mnie dopasowana. I naprawdę ma bardzo fajny materiał. Nie wiem, czy to nie jest... jest to poliester 65% i wiskoza 35%, więc dlatego przez tą wiskozę chyba jest taki milusi. Myślę, że fajny ma ten nadruk. I w fajnym kolorze. Ja nie miałam jeszcze chyba żadnej koszulki w takim fioletowo-różowym kolorze. Myślę, że może mi pasować do twarzy. Co o tym myślicie? Może bardziej do tatuażów. Dobra, więc przymierzmy ją. Tutaj mamy naszą koszuleczkę z nadrukiem. Myślę, że mogłaby być chyba trochę luźniejsza. No, szczerze Wam powiem... Kurczę, może dlatego, że ona przebija spodnie. I tak, no nie wiem, tak się średnio w niej czuję. Wolę jednak, jak tak wisi na mnie, wiszą na mnie te rzeczy. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Ja chyba nie do końca się czuję w tej koszulce. Jednak wolę czarny. Ja jestem tak po środku. Nie wiem, czy mi się podoba. I ten materiał jest taki... Wydaje mi się, że nie będzie przepuszczał powietrza. No nie wiem, dajcie znać, co wy myślicie o tym. I kolejnym produktem jest kolejna koszuleczka. Dużo w tym zestawieniu koszuleczek. Tutaj mamy koszulkę. Nie wiem, w jakim rozmiarze, bo mam wszystkie wymienione. Więc tutaj gdzieś poszukam, rozmiar 50, oczywiście pewnie będzie malutka, bo albo jest haul zakupowy, w którym zamawiam wszystko za duże, albo jest haul, w którym zamawiam wszystko za małe. Więc jak już zamówiłam, tyle... No, tu nawet taki papier ma szeleszczący, on mi się przyda. No, ona jest bardzo szeroka, ale też na zdjęciu było widać, że ona ma taka być. No i oczywiście jest krótka, no mam nadzieję, że nie będzie za krótka. Ona ma być taka zwiewna tutaj z boku, nie wiem jak to na mnie będzie się prezentować, ale sprawdźmy.
Tutaj mamy tą pastelowo-różową bluzeczkę. Ona jest dosyć, jak widzicie, taka krótka. I ona jest szeroka. Tu mi odstaje... Jakoś, no, nie bardzo mi się to podoba. Wyglądam jak taki kwadrat. I tutaj tak blisko tej szyi, nie, ja chyba sobie jej nie zostawiam. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co myślicie, bo niby jest taka luźniejsza i w ogóle, ale czuję się źle w niej. Jakoś, nie wiem, nie czuję się z tą koszulką. Jak dla mnie, na nie, ale dajcie znać, co wy o tym myślicie. I zostały nam ostatnie dwie rzeczy. Jedną z nich jest czarny top, który kosztował 9 zł. Nie wiem, czy powiedziałam, czy tamte, ile tamte różowa kosztowała wcześniejsza. Ta z Keep Going kosztowała 19 zł, a ta pastelowo-różowa kosztowała 9 zł, więc myślę, że jeśli chodzi o cenę, no to naprawdę się opłaca. Tutaj mamy inny materiał, tamta wcześniejsza czarna była bardziej sztywna, ale wygląda podobnie, jeśli chodzi o całość, tylko jest tutaj inny materiał. Ja dużo potrzebuję czarnych bluzek, bo często je noszę. Zaraz sprawdzę. Tutaj mamy modal 47%, cokolwiek to jest. Koton 47%, 6% elastan. I tak to wygląda, więc jest też bardziej przyjemna. I myślę, że będzie ok, ale sprawdźmy to. A więc tutaj mamy kolejny, ten drugi czarny t-shirt. On jest z takiego mniej sztywnego materiału. Myślę, że widać tutaj bardziej, jak się odznacza na nim spodnie czy biustonosz, ale wydaje się, że jest taki delikatniejszy, fajniejszy, bardziej mi jakby odpowiada, jeśli chodzi o materiał. Troszeczkę również tutaj odstaje przy biuście, ale nie przeszkadza mi to za bardzo. Sorry, nie patrzcie na moje kapcie, ale muszę chodzić w kapciach, bo jest zimno w nóżki. Więc myślę, że ten t-shircik sobie też zostawię. I ostatnim z naszych produktów są skarpetki za złotówkę, czyli to, co lubię. I te skarpetki, moi drodzy, są takimi podkolanówkami. No i ja niestety jestem zawiedziona, bo tutaj na zdjęciu wyglądały one. One mają tutaj takiego kwiatka, są fioletowe. O, tak wyglądają. I na zdjęciu myślałam, że to są takie rajstopowe, takie przezroczyste i one by były super wtedy, a to są zwykłe, materiałowe i tak nie jestem z nich akurat zadowolona, więc myślę, że wystawię je na swoim Vinted. Jeśli jesteście zainteresowani, to wpadajcie. Zapraszam Was. Moja nazwa na Vinted to Missy Strawberry. Jeśli podobają Wam się takie filmy zakupowe, takie hole, to zostawcie łapkę w górę i ja będę wiedziała, żeby nagrywać ich więcej. I oczywiście nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji. W ostatnim filmie o tym nie przypominałam i nie daliście tego przycisku. I oczywiście zostawcie jakiś komentarz, żebym wiedziała, czy Wam się podoba. Zawsze czytam Wasze komentarze. A tymczasem to już na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze chciałam wspomnieć, bo oczywiście zapomniałam, za całe zamówienie zapłaciłam 129 zł razem z wysyłką, więc uważam, że to jest bardzo mało. A Wy ocencie, czy w niektórych rzeczach wyglądam dobrze, czy źle, czy powinnam je zostawić, czy sprzedać. Dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!